celem tych badań jest uzyskanie obrazu budowy strukturalnej skorupy ziemskiej. Po co? Po to, żebyśmy mogli zlokalizować, czy występują tutaj węglowodory, a konkretnie gaz łupkowy. Na dzień dzisiejszy jesteśmy zaawansowani w 60%, rozpoczęliśmy w październiku tamtego roku. Przewidujemy zakończenie w październiku bieżącego roku. Mieliśmy kilka sytuacji, gdzie twierdzono, że nasze prace były przyczyną popękań domów. Były takich przypadków było 3. Na dzień dzisiejszy osoby te nie są w stanie udowodnić, że myśmy spowodowali te zniszczenia. Niemniej jednak staramy się pozostawić po sobie powiedzmy dobre wspomnienia i staramy się polubownie załatwić z tymi osobami.